Przyjaciele, różne rzeczy sobie przeżywam z Bogiem. O różnych rzeczach z Nim rozmawiam. Ostatnio analizowaliśmy temat świętego Mikołaja. Uświadomiłem sobie, że ten pierwiastek wiary, który jest w każdym człowieku, i jednocześnie to, że ludzie zostawili Boga z boku, spowodował, że powstały takie substytuty, powstały takie twory jak święty Mikołaj. I tak sobie rozważam przy okazji różnych rozmów ten temat. Bóg mi pokazał, że tak naprawdę wielu chrześcijan, kiedy przychodzi do Boga, to chce świętego Mikołaja. Wiecie, i On jest świętym Mikołajem. W pewnym sensie On jest. Wystarczy uwierzyć. Tak jak małe dzieci. Uwierzą, że jest święty Mikołaj. I dostają prezenty. Tak samo dorośli ludzie, kiedy uwierzą w krzyż, w wymianę krzyżową, mają to wszystko za darmo. Mają do tego dostęp. Ale kiedy dzisiaj rano się obudziłem, Duch Święty natknął mnie do tego, abym się tym podzielił. Zacząłem to pisać, że ludzie, którzy patrzą na Niego tylko z tej perspektywy, nigdy nie dotknął pewnych rzeczy. Tu nie jest źle patrzeć jak na Niego, jak na świętego Mikołaja. On jest świętym Mikołajem. To jest Bóg obfitości, który hojnie łoży i hojnie rozdaje. A jeśli będziesz patrzeć na Niego tylko w ten sposób, pewnych rzeczy nie dotkniesz. Poszukaj Jego dla Jego samego. Wygospodaruj czas, aby go z Nim spędzić. Po prostu. Serce do serca. Wielu ludzi się na to spotyka. Przychodzą najpierw do Boga, jak do świętego Mikołaja. I to jest dobre. Ich życie jest w gruzach. Ich głowy są w gruzach. Ich małżeństwa są w gruzach. I kiedy dostaną to, czego im brakowało, odpływają. Rozpakowali swoje prezenty i osiągają poziom nasycenia. Jest więcej niż prezenty od Niego. Jest więcej niż zaopatrzenie od Niego.